uda, to będziemy mogli te prace dokończyć i przynajmniej część filmu będzie mogła już pójść w najbliższych dniach. Za co bardzo dziękuję tutaj wykonawcom, którzy naprawdę realizują, jak Państwo widzą, w terminie to zadanie inwestycyjne. Myślę, że most będzie spełniał wszystkie nasze oczekiwania na wiele, wiele lat. Właściwie tonażowo nie będzie miał ograniczeń, więc wszystkie ładunki, które będziemy chcieli tutaj kierować do Szczecina, do szczeckiego portu, również będą mogły tędy przejeżdżać. Za chwilę kończymy też most na Płoni, zatem cały ten ciąg komunikacyjny od Dąbia będzie przejezdny, będzie gotowy do użytkowania. Więc wszystkie tutaj w zasadzie typy ruchu mogą się odbywać. Konstrukcja jest inna niż poprzednia. Mieliśmy kablo-betonowy most sprężony, teraz mamy most zespolony stalowy. Do konstrukcji podobnej swojej idei do mostu stojącego obok mostu pionierów. I to gwarantuje nam, proszę Państwa, już dużo, dużo wyższą bezawaryjność. Praktycznie moim zdaniem bezawaryjność, tak więc następnego remontu ja na pewno nie dożyję. Ten go patrzy, ten go ciągnie, ten się wysyła. Sprawdza, czy można tutaj też tyły mieć.
by było zapytać kogoś, kiedy następna partia wjedzie i tyle. Polska dla Polaków.